Cześć wszystkim, jestem Magda i dzisiaj trochę o horrorze dla młodzieży, który sprawił, że musiałam ciągle sprawdzać, czy ktoś za mną nie stoi. Dosłownie. Dobrze, że mam ferie i nikt tego nie widzi. A o czym mowa? O wypowiedzi imię Jamesa Townsona. Bobby, jej przyjaciółka oraz pewien przystojny chłopak w noc Halloween stają przed lustrem, by 5 razy wymówić imię krwawej Mary. To miała być dla nich dobra zabawa, ale szybko okazuje się, że bohaterowie tak naprawdę rozpętali prawdziwe piekło. Niedługo potem znika pewna dziewczyna, która uczęszczała do Papers Hall, czyli szkoły dla dziewcząt, do której uczęszcza również Bobby oraz jej przyjaciółka. Natomiast bohaterów zaczyna prześladować zakrwawiona czarnowłosa dziewczyna, która pojawia się w lustrach i w ich snach. I wkrótce okazuje się, że bohaterowie mają tylko 5 dni, by rozwikłać pewną zagadkę, bo w przeciwnym razie podzielą los zaginionych, czyli ofiar krwawej Mary. A śledztwo doprowadzi ich do naprawdę mrocznych sekretów i zatajonych zbrodni. Po pierwsze, musicie wiedzieć, że bardzo rzadko sięgam po horrory, ponieważ jestem strasznie bojaźliwą osobą. Boję się rzeczy, o których normalny człowiek nie pomyślałby, że można się ich bać. To pewnie przez to, że kiedyś naoglądałam się za dużo horrorów. Dlatego właśnie trochę bałam się zabrać za tę książkę, szczególnie, że słyszałam, że jest to naprawdę straszny horror. I przyznaję, że momentami taki właśnie był. Na samym początku, kiedy czytałam tę książkę, to byłam po prostu przerażona. I może nie dlatego, że książka sama w sobie była straszna, tylko dlatego, że podczas jej czytania ta cała tutaj fabuła napędzała moją wyobraźnię, która uaktywniła się wtedy najbardziej. A fakt, że czytałam tę książkę albo rano, kiedy było jeszcze ciemno, albo wieczorem, kiedy było już ciemno, nie sprawiał, że bałam się mniej. Końcówka tej powieści również była przerażająca i momentami naprawdę musiałam sprawdzać, czy ktoś za mną stoi. Jednak sam środek fabuły nie nazwałabym horrorem. Bardziej była to historia dziewczyn, które chodzą do szkoły z internatem i, no wiecie, odkrywają różne sekrety szkoły i tego typu podobne rzeczy. Coś w stylu dziewczyn z Hex Hall albo tej serii o Reed Brennan. Tak swoją drogą, nadal czekam na pozostałe 7 tomów, które zostaną wydane w Polsce. Nawet pojawił się tutaj wątek miłosny, co sprawiło, że ten środek książki naprawdę nie nazwałabym horrorem. Nie zrozumcie mnie źle, wątek miłosny był naprawdę dobry i wcale nie był wymuszony i naprawdę mi się spodobał. Ale nadal, początek i koniec to był tylko horror, ale za to w czystej postaci. To, jak zakończyła się cała sprawa, naprawdę mnie zaskoczyło. Ja myślałam, że jest to książka przewidywalna i że zgadnę zakończenie, ale okazało się zupełnie inaczej. Ostatnie kilka stron, to ja nie wiem, co to było. To było po prostu wow i sprawiło, że zapragnęłam czytać więcej horrorów młodzieżowych, bo nadal nie jestem przekonana do sięgania po zwykłe horrory. A te młodzieżowe są nawet całkiem spoko. Młodzieżowe horrory, czyli właśnie coś z zagadkami, z wątkiem miłosnym, a nie kurczę horrorów w stylu Stephena Kinga. Chociaż przyznaję, czytałam książki Stephena Kinga i czytałam Carrie i Zieloną Milę i w ogóle nie bałam się tych książek. Więc ja nie rozumiem fenomenu Stephena Kinga, bo te książki niezbyt mi się podobały. Nie rozumiem większości fenomenów, więc zostawmy to. Chociaż muszę przyznać jedno, skończyłam tę książkę dość późno i praktycznie od razu po jej skończeniu poszłam spać i bałam się zasnąć. Szczególnie, że na dworze padał jakiś deszcz ze śniegiem i jeszcze wiatr był i ja po prostu byłam przerażona i leżałam w łóżku co najmniej 2 godziny i bałam się zasnąć. I myślałam tylko o jednym. Jeśli jakiś duch zedrze ze mnie kołdrę, to bez względu na wszystko zacznę wrzeszczeć. Bohaterowie byli naprawdę dobrze wykreowani, bardzo ich polubiłam i może nie zaczęłabym ryczeć, gdyby któryś z nich zniknął lub zginął, ale po prostu bardzo ich polubiłam i byłoby mi smutno. Na drugi dzień po skończeniu tej książki stwierdziłam, kurczę, muszę wyszukać jakichś fajnych młodzieżowych horrorów, ale potem, jak nastał wieczór, to znowu bałam się zasnąć i stwierdziłam, a w życiu kończę z horrorami, przeczytam jeden i to mi starczy. Bo boję się. Nadal. Minęło już trochę dni od przeczytania tej książki, ale tak jak wam mówię, jestem strasznie bojaźliwą osobą i nawet rzeczy martwe potrafią mnie wystraszyć. W sensie nieożywione rzeczy. Gdybyście wiedzieli, czym ja potrafię się wystraszyć, to w ogóle to jest temat na inny odcinek.
Podsumowując, jeśli jeszcze nie czytaliście żadnego horroru, a chcielibyście właśnie zacząć swoją przygodę z jakimiś horrorami, to polecam Wam tę książkę. Jest to taki łagodny horror, ponieważ są tutaj elementy naprawdę horroru i można się wystraszyć. Ale nadal jest to historia o grupce przyjaciół, która uczęszcza do szkoły z internatem, przeżywa swoje pierwsze jakieś wzloty i upadki miłosne i rozwiązuje tajemnice szkoły i to jest nawet ciekawe. Od tej książki po prostu nie da się oderwać, tak jak ja, zapragniecie czytać więcej horrorów młodzieżowych. Co ja plotę? Jestem tak przerażona tą książką, że już mi horrorów starczy na całe życie. Aktualnie jestem sama w domu i boję się mówić o tej książce trochę, bo jestem bojaźliwą osobą. Muszę ciągle sprawdzać, czy naprawdę jestem sama w domu, czy może ktoś tutaj jest. To by było na tyle. Dajcie znać, czy czytaliście tę książkę, czy podobnie jak ja, jesteście bojaźliwymi osobami. Bo mam wrażenie, że tylko ja mogę wystraszyć się rzeczy nieożywionych. Tak w ogóle, to czytam teraz Słowika, Christine Hanna. I mam nadzieję, że dzisiaj tę książkę skończę, bo zostało mi jakieś niecałe 200 stron i wow, to Wam mogę już powiedzieć, że wow. Tak w ogóle, to nie mam bladego pojęcia, jak w tym tygodniu pojawią się filmiki. Chyba w tym tygodniu pojawi się tylko filmik właśnie o tej książce Wypowiedz jej imię, bo nawet jeśli skończę Słowika, to nie jestem pewna, czy nagram w tym tygodniu jeszcze odcinek o tej książce, bo będę miała remont pokoju i jeszcze mam wyjazd, więc wracam dopiero w przyszłą niedzielę albo w sobotę, więc nie wiem. Najwyżej w przyszłym tygodniu pojawią się 3 odcinki. Wreszcie będę miała remont pokoju, wreszcie tutaj zawisną półki. Wreszcie będę mogła nagrywać na tle książek, bo niezbyt widzi mi się siedzenie tam na podłodze, żebym miała w tle książki. Po remoncie mogę dla Was nagrać Bookshelf Tour. Pamiętajcie, by subskrybować i jeśli subskrybujecie, to naciśnijcie też ten dzwoneczek, ponieważ YouTube się zbuntował i musicie go klikać, żebyście otrzymywali powiadomienia o moich nowych filmikach, bo w innym wypadku ich nie zobaczycie. W tej zakładce subskrypcja. Jak zwykle wszystkie linki macie w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!